Ale mene de chete, te siete, te chiri, te chalete kinene. Marzenka pyta, czy Bóg nie nudzi się moją codziennie tak samo brzmiącą modlitwą? Zawsze brzmi tak samo. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. No ja też pozdrawiam, Marzenko. No więc te modlitwy nasze, to z punktu Pana Boga, to chyba wyglądają właśnie tak. Moi drodzy, o co chodzi w modleniu się? Czytam teraz taką książkę, Jezus z Nazaretu, Ratzingera. Bardzo, bardzo dobra, bardzo polecam. Prostym językiem napisana, głębokie rzeczy tam są. I o modlitwie. Ratzinger pisze tak. Będziemy się coraz lepiej modlić, im częściej w głębi naszej duszy będzie się pojawiało odniesienie do Boga. Im bardziej staje się ono istotnym filarem całej naszej egzystencji, w tym większej mierze będziemy się stawali ludźmi pokoju. Tym łatwiej będziemy znosili cierpienie, tym lepiej będziemy rozumieli innych i będziemy bardziej na nich otwarci. Tę kształtującą naszą świadomość, orientację, ową milczącą obecność Boga u podstaw naszego myślenia, czucia i bytowania nazywamy nieprzerwaną miłością. Koniec końców jest ona również tym, co nazywamy miłością Boga, która jest jednocześnie uwarunkowaniem i siłą napędową miłości bliźniego. Bardzo, bardzo polecam. A więc o co chodzi w modlitwie? Są ważne dwie rzeczy w modleniu się. Pierwsze to jest to, że to, co ja przeżywam, to, co się dzieje w moim życiu, ja odnoszę do Pana Boga. Mówię o moich problemach, opowiadam o tych sukcesach, które przeżywam, dzielę się z Bogiem radościami, jestem w jakimś procesie, w jakimś przeżyciu, odnoszę to do Boga, Bóg tym kieruje, widzę w tym, staram się jakoś zauważyć albo po prostu odnieść, czyli powiedzieć Bogu. I do tego faktycznie dobrze jest, jak jest to taki luz, jak jest to takie wzięcie tej swojej subiektywnej części, jak ja to przeżywam, jak to widzę. To jest podstawa takiego świadomego modlenia się. Natomiast jest drugi krok, który trzeba wykonać. Drugi krok to jest, tu papież też o tym pisze, kwestia słów na modlitwie. Bo on mówi, jeśli zabraknie nam słów na modlitwie, to jest ryzyko, że punktem odniesienia na modlitwie będę ja sam dla siebie. I modlitwa nie będzie wyrażała Boga, tylko będzie wyrażała to, co ja przeżywam. Ja stanę jakby się tym, co mnie kształtuje, czyli właściwie żadnego rozwoju wtedy nie ma, bo to jest takie jakby przeżywanie non-stop siebie. I papież mówi, że konieczne jest dopuszczenie tego czynnika, który ma mnie kształtować, czyli Ewangelia. Bo w modlitwie chodzi o to, żebym ja się stał podobny do Pana Boga. Taki jak Pan Bóg. Nie zawsze muszę na modlitwie przeżyć przyjemne emocje. Czasami się zdarzają, czasami nie. Celem jest, żeby zobaczyć, odnieść to do Boga i starać się jakoś dopuszczać ten proces, który mnie kształtuje, żeby być podobnym do Boga. Czyli Bóg przebacza, ja też staram się przebaczać. Bóg jest miłosierny, ja też staram się być miłosierny. Bóg nie szuka złego w ludziach, ja też się staram nie szukać złego w ludziach. Nie? To wszystko, co Ewangelia mówi. I Jezus jakoś wychodził do ubogich, biednych, do tych poniżonych, opuszczonych, to też się staje jakimś moim stylem życia, że ja zauważam takie osoby i nie mijam ich. Oni się stają ważni dla mnie. Pozwalam, żeby to mnie kształtowało. Więc z jednej strony element subiektywny przeżycia, a z drugiej strony taki, który mnie formuje, który musi być spoza mnie. I tutaj jest tekst Ewangelii ważny, ale też są takie, nie wiem, modlitwy jakieś, które coś tam wyrażają, litanie, to dużo tego jest. Natomiast nawet jeśli to jest takie powtarzanie monotonne, to ma sens. Ja pamiętam, kiedy byłem w liceum, była taka modlitwa, to w Miłujcie się znalazłem, czytałem wtedy tą gazetę. 10 kroków krucjaty miłości, czy 10 jakichś zasad. I pamiętam, że ja się tego wyryłem na pamięć i dwa razy dziennie przynajmniej sobie to powtarzałem, rano i wieczorem. I to było takie coś bardzo pozytywne, że nie obgaduj innych, ale w każdym staraj się znaleźć dobro, bo Bóg w każdym mieszka. I ja to powtarzałem i pamiętam, że kształtowało to mój mózg, bo było tak, że rozmawiałem z burakami jakimiś i widziałem, ale tu jest, automatycznie zauważam, że ten człowiek ma też coś dobrego, że tak czasami nawet się zastanawiałem, czy nie przeginam w tym wszystkim. Monotonne powtarzanie rano wieczoru pomagało. Czytanie Ewangelii pomaga, bo to kształtuje moje myślenie, że moim odniesieniem jest Bóg.
i ja się lepię jak plastylina, żeby być podobnym do Bogu, do tego wzorca, który on zostawił w Ewangelii, jakim człowiekiem trzeba być. Trzeba być, czy pozwalać na to, żeby w taką stronę mnie to kształtowało, bo jak ja to czytam, to automatycznie będzie się działo, ale ważne, żeby to było, bo najgorsze, co można zrobić w modlitwie, moi drodzy, jak ktoś ma kryzys, to jest przestać się modlić po prostu. Lepsza jest to taka modlitwa, która mnie wkurza, denerwuje, nawet mnie trochę nudzi, ale żeby ona była, z czasem może znajdę głębsze rozumienie tego, niż taka, która nie będzie. Antony de Mello kiedyś powiedział coś takiego, czy właściwie w jednej książce napisał, że miał taki moment, że tak trochę eksperymentował i modlił się w takich momentach, kiedy miał na to nastrój, ochotę, i modlił się tak długo, jaki miał nastrój i jak w ogóle chciał, żeby się modlić. To go doprowadziło do rozwalania jego życia duchowego. Czyli modlitwa po prostu ma być coś takiego, że ja się odnajduję i widzę Ciebie, Panie Boże, w mojej modlitwie, ale też pozwalam się kształtować. Bóg się tym nie nudzi, mogę ja się tym nudzić. Więc może być tak, że lepiej, żebym sobie poszukał innej formy modlitwy. Lectio Divina, jakieś modlitwy ułożone, ale takie, które mają jakąś głębię, pociągają mnie. Medytowanie Pisma Świętego albo czytanie Ewangelii. Dobrą metodą na kryzys, jak niektórzy nie mogą się modlić, bo w nich wrzy, to jest czytanie dobrej książki. Jakiejś takiej, która mi trochę otwiera myślenie. To jak nie mogę się modlić, to dobrą książkę biorę i czytam. Na przykład Ratzingera, Jezus z Nazaretu. Fajne to jest. Dziękuję za obecność na pogłębiarce, za te wszystkie pytania. Jak macie więcej, to piszcie. Subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze go nie subskrybowaliście. Jak komuś się podoba, to oczywiście lubimy lajki. Do zobaczenia, moi drodzy, następnym razem.